Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Byli razem w Wieczerniku. Lecz potrzeba było dzielenia się przeżyciami, aby powróciło zaufanie. Można być fizycznie blisko siebie, lecz duchem, myślami, sercem jeden wobec drugiego bardzo daleko. Lęk, obawa o samego siebie zmusza do pozostawania nieufnym wobec wszystkich, także wobec Boga. W Wieczerniku jest wiele niepokoju, smutku, lęku, niewiary. Cień krzyża na nich nadal pada. Krzyż był zbyt wysokim progiem. Rozmowy uczniów o tych wydarzeniach sprowadzają jakby Jezusa. Rozmowy te stały się przywołaniem, zaproszeniem, że może przyjść, może wyjaśnić, bo wiele nie rozumieją, a chcą słuchać. Jezus zachęca uczniów, aby Go dotknęli. Dotyk łączy się z odczuwaniem obecności, bezpiecznej bliskości. Dotknąć to równocześnie pozwolić tej osobie wejść w moją wrażliwość, w moje odczuwanie. Jest to równoznaczne z zapaleniem nas przez nią, rozjaśnieniem jej stanu ducha i serca. Dotykając człowieka, jego ciała, poznajemy go. Człowiek otwiera się, gdy go obejmujemy, gdy go przytulamy z czułością. Jezus oświeca umysły uczniów do zrozumienia Jego zmartwychwstania. Oświecać to otwierać na rozumienie. Jezus wyjaśnia wydarzenia, które się dokonały, ich sens i znaczenie. Idąc za Jezusem, bardzo często nie wiemy, dlaczego spotyka nas cierpienie, brak zrozumienia ze strony najbliższych, milczenie Boga. Trzeba zaufać i iść w ciemności, akceptując przejściową niejasność. Zaczniemy rozumieć Pana Boga, gdy pojawi się czas smakowania wolności, którą On nam daje, wolności zmartwychwstałego. Pragniemy być wolnymi od dominacji innych, ich poglądów, oczekiwań, wolnymi wobec ludzkich osądów, wolnymi od przymusów wewnętrznych, od skrupułów i zależności. Potrzebna jest nam wolność od nadmiernego lęku o siebie, lęku przed śmiercią, przed utratą zdrowia. Uczniowie, gdy uciekli z ogrodu oliwnego, przez cały czas trwali w lęku o własne życie.
to była właśnie ich niewola. Spotykając Jezusa, stawiając pytania, stawali się wolnymi od lęku. Szukając prawdy, szukając odpowiedzi na mój lęk, odnajduję Boga i prawdę o Nim, a także prawdę o mnie samym.